Odnalezienie ludzkich szczątków może być naprawdę traumatycznym doświadczeniem. A co dopiero odnalezienie pojedynczego, oderwanego kawałka ciała w najmniej oczekiwanym momencie, na spokojnej plaży, najpewniej podczas wakacyjnego odpoczynku. Od 2007 roku na plażach otaczających Morze Salish odnaleziono 23 kawałki ludzkich ciał, a będąc dokładniejszym, 23 ludzkie stopy, ukryte we wciąż założonych na nich butach. I choć fakt odnalezienia już jednego kawałka ciała wydaje się naprawdę dziwnym zjawiskiem, lecz w miarę wytłumaczalnym, w końcu ludzie umierają w różnych miejscach i w różnych warunkach, a prądy morskie potrafią zrobić swoje, jednak to, że konkretny zbiornik wodny wypluwa na brzeg dziesiątki stóp, jest już samo w sobie niepokojące. Ale brak wyjaśnienia niektórych kwestii jest równie interesujący, co przyprawiający o ciarki na ciele. Witajcie w samym środku Czarnego Serca, gdzie przyglądniamy się zagadce stóp z Morza Salish. Morze nieposiadające polskiej nazwy, a proponowana wersja Morze Saliskie nie została zaakceptowana przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych, to morze wewnętrzne, a konkretniej część Oceanu Spokojnego na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Będąc już na maksa dokładnym, chodzi o Kolumbię Brytyjską i Waszyngton. Ten niekoniecznie mały akwen jest sercem tajemnicy pojawiających się na brzegu wyplutych przez morze odciętych lub też oderwanych ludzkich stóp odkrywanych na przestrzeni ostatnich 17 lat. Przez lata odpowiedź na to zjawisko nurtowała śledczych. Teorie o seryjnych mordercach i handlarzach żywym towarem szalały w internecie, a śledczy starali się ustalić, do kogo należały stopy i jak dokładnie znalazły się na plażach. Wreszcie, po przejrzeniu rejestrów zaginionych osób, czy też zbadaniu regionalnych pływów wodnych, naukowcy uważają, że mają odpowiedź na zagadkę. Zacznijmy zatem od początku. 20 sierpnia 2007 roku 12-letnia dziewczynka spacerująca po plaży na wyspie Jebediah w Kolumbii Brytyjskiej natknęła się na prawego, niebiesko-białego buta, w którym znajdowała się skarpetka. Postanowiła zajrzeć do środka i szybko but okazał się być nie tylko wyrzuconym kawałkiem śmieci. Po bliższym przyjrzeniu się dziewczynka odkryła, że skarpetka zawierała ludzką stopę, a dokładniej jej resztki. Była to pierwsza odkryta stopa z Morza Salish, po której szybko pojawiły się kolejne. Niecały tydzień później na pobliskiej wyspie Gabriola pojawiła się druga stopa, również w bucie i również była prawą kończyną, co oznaczało, że nie należały do tej samej osoby. Znalezienie dwóch stóp w tak krótkim czasie jest dosyć podejrzane, powiedział Gary Cox z kanadyjskiej Królewskiej Policji Konnej. Znalezienie jednej stopy jest jak milion do jednego, ale znalezienie dwóch to już szaleństwo. Oba te szczątki zostały zbadane i uznano, że odłączyły się od reszty ciała poprzez naturalny rozkład. O ile właściciela drugiej kończyny nie ustalono, tak pierwsza stopa pochodzić miała podobno od niewymienionego z nazwiska mężczyzny cierpiącego na depresję, tak więc śmiało można przypuszczać, że doprowadził sam do swojej śmierci w okolicy Morza Saliskiego. Mija pół roku i kolejne 5 stóp zostaje odnalezionych na przestrzeni kolejnych 5 miesięcy. Trzecia z nich została odkryta w Valdez Island, piąta natomiast w West Ham Island i świadomie przeskoczyłem numer 4, ponieważ ustalono, że stopy kolejno trzecia i piąta właśnie należą do tej samej osoby, tworząc pierwszą odkrytą parę. Pierwsza ze stóp odnaleziona została w lutym 2008 roku, druga tego samego roku w czerwcu. Od tego czasu znaleziono kolejne 17 kończyn wokół Morza Salish, dając w sumie liczbę 24 często sparowanych ludzkich stóp, a prawie wszystkie z nich miały na sobie buty sportowe, choć odnajdywano również takie w butach turystycznych. W miarę jak coraz więcej stóp morze wypluwało na brzeg, te były zgłaszane do policji, no to wiele osób zaczęło zadawać sobie pytanie, skąd pochodzą te wszystkie stopy? Ciekawym przypadkiem wydaje się być 13. z kolei odnaleziona stopa, odkryta w grudniu 2011 roku pod mostem w Seattle, Lake Union.
Nie tylko stopa, bo cała noga pozostawiona była na brzegu, lecz to, co odróżnia to znalezisko od innych, to fakt przechowywania szczątek. Były one zawinięte w czarny foliowy worek, tak jakby ktoś świadomie chciał się ich pozbyć lub je ukryć. Prawdopodobnie dowody zbrodni zostały wyrzucone na brzeg przez pobliskie wody i przez to podciągnięte pod sprawę tajemniczych odkryć stóp. Istnieje więc szansa, że ktoś w tym samym okresie, kiedy stopy faktycznie co chwilę pojawiały się na brzegu, postanowił to wykorzystać jako podkładkę i pozbyć się zwłok, co ewidentnie się udało. Nie obyło się również bez naśladowców, którzy chcieli dołożyć coś od siebie do bardzo już mocno zagmatwanej i tajemniczej sprawy. W 2008 roku w Vancouver odnaleziono but z pozornie ludzką stopą w środku, lecz szybko ustalono, że była to mistyfikacja. W bucie znajdował się szkielet zwierzęcej stopy wciśnięty do skarpetki. Sprawcy debilnego żartu nigdy nie ustalono. No dobrze, skąd więc tak naprawdę wzięły się te wszystkie ludzkie stopy na północno-zachodnim Pacyfiku? Oczywistym jest fakt, że teorie odnośnie prawdziwego pochodzenia znalezisk mnożyły się z każdym dniem. Niektórzy spekulowali, że stopy należały do ofiar tajemniczego seryjnego mordercy czy grup przestępczych. Inni sugerowali, że pochodzą one od utopionych migrantów, próbujących przedostać się drogą wodną do wymarzonego kraju. Jedna z teorii w sprawie odciętych stóp głosiła, że pochodzą one z katastrofy lotniczej z 2005 roku. Samolot co prawda leciał nad Morzem Salish i rozbił się niedaleko Quadra Island, ale na pokładzie było zaledwie 5 osób, z czego odnaleziono tylko jedną. Warto dodać, że w całości. Pozostałe zaginione 4 osoby to dalej 8 ewentualnych stóp, a nie 24, tak więc mogły one zostać dołożone do kubki, ale nie być ich głównym źródłem pochodzenia. Aby rozwiązać zagadkę tajemniczych kończyn, naukowcy starali się zrozumieć zachowanie zwłok pod wodą, jak i zachowanie samego Morza Salijskiego. Świadomie używam tej niepoprawnej formy, bo po polsku brzmi dla mnie zdecydowanie lepiej. W swoich badaniach eksperymentowali z tuszami świń jako substytutem ludzkich zwłok, zanurzając je pod wodą i obserwując wyniki. Jak podpowiada zdrowy rozsądek, ciało topielca powinno unosić się na wodzie i zwykle tak się dzieje. Na około 3 do 5 dni po śmierci. Gdy ciało się rozkłada, bakterie w jelitach i w żołądku wytwarzają gaz. I to właśnie ten gaz powoduje, że ciało wypływa na powierzchnię. Ludzkie ciało jest neutralnie i naturalnie wyporne, choć badania pokazały, że w zależności od pojemności i zawartości powietrza w płucach, ciało człowieka częściej tonie w pierwszych dniach niż dryfuje. W przypadku zwłok wydobytych z wody, poza klasycznymi znamionami śmierci, istnieją pewne zmiany morfologiczne, pozwalające ustalić, jak długo zwłoki znajdowały się pod wodą. Gorzej, gdy ciało nie wydostanie się spod wody już nigdy, a jedynym odnalezionym elementem są kości zamknięte w bucie. Gdy świńskie truchła trafiły na dno morskie, naukowiec medycyny sądowej Gail Anderson odkryła, że zwłoki są szybko pożerane przez organizmy morskie, takie jak homary czy kraby. Stawonogi szkieletują i rozczłonkowują truchło dosyć szybko, w zależności od warunków oceanicznych i to samo tyczy się ludzkich szczątek. Oznacza to, że nie tylko stopy, ale i też inne wrażliwe elementy ludzkiego układu kostnego są dosyć szybko oddzielane od reszty ciała. No dobrze, ale dlaczego odkrywano dotychczas same stopy, a nie czaszki, dłonie czy miednice? O ile nie istnieje żadne logiczne wyjaśnienie dotyczące miejsca, bo takich odkryć nie ma nigdzie indziej poza Morzem Salijskim, czy ewentualnym motywem zbrodni, która może być popełniona na ofiarach, tak istnieje wyjaśnienie, dlaczego akurat stopy prowadzone są na brzeg. Rzeczy unoszące się na powierzchni oceanu poruszają się wraz z prądami, ale także są nieco popychane przez wiatr, co może być znaczące w doprowadzaniu ich do brzegu. Dominujące wiatry wokół Morza Salijskiego wieją z zachodu na wschód, więc pływające rzeczy w tej części Pacyfiku są skutecznie popychane w kierunku wybrzeża. Słowem kluczowym w tym wszystkim są buty, a konkretniej ich sportowe odpowiedniki. Dzisiejsze obuwie jest dużo bardziej podatne na unoszenie się na wodzie dzięki modzie na lekkie i delikatne podeszwy. Dlatego też rozczłonkowane stopy w procesie gnicia zwłok, czy chociażby po objedzeniu przez skorupiaki całej tkanki miękkiej, odczepiały się od reszty ciała. Poprzez napowietrzoną podeszwę wypływały na powierzchnię wody i powoli tak sobie dryfowały, finalnie trafiając wyrzucane na plażę.
Na przestrzeni lat zidentyfikowano znaczną część ofiar, bazując tylko na szczątkach odnalezionych stóp. Część z nich samoistnie odebrała sobie życie, część została uznana za zaginioną przed wieloma laty. Najdłużej zaginioną ofiarą okazał się być Stefan Zachorujko, rybak, który zaginął w 1987 roku. Po 24 latach rozwiązano zagadkę zaginięcia mężczyzny, a to tylko dlatego, że odkryto jego jedną stopę wyrzuconą na brzeg, która samotnie dryfowała po morzu przez prawie ćwierć wieku. Stwierdziliśmy, że w żadnym z przypadków nie ma nic podejrzanego, co mogłoby wskazywać na ingerencję przestępczą, powiedziała rzeczniczka British Columbia Coroner's Service. Wygląda na to, że stopy naturalnie odłączają się od ciała z czasem, gdy ciała rozkładają się i są zjadane przez organizmy morskie. Innymi słowy, historia stóp jest prosta, choć tragiczna. Śledczy uważają, że ludzie, którzy zginęli w wyniku wypadku lub samobójstwa, skończyli w wodzie, gdzie stawonogi naturalnie rozczłonkowały ich ciała, a także i stopy. I chociaż te mogą nadal pojawiać się wzdłuż wybrzeży Morza Salijskiego, wywoływać szok czy nawet i strach u znalazcy, tak nie powinny być one powodem do niepokoju. Choć to może być dla niektórych zawodząca wiadomość, ludzkie zguby nie są dziełem seryjnego mordercy. Pływające szczątki to efekt pracy morskich, głodnych stworzeń, ale i sportowego obuwia. Czarne serce.